Siemka, no, cześć. Cześć, z tej strony Darkwinter. Nagrywam razem ze Skorpiem, Skorpion nagrywa razem ze mną i jest fajnie. No, jeszcze siedzi koło mnie dziewczyna. Lubi siedzieć cicho. Ara, zaczynamy. I czemu od razu zaczynamy konno? Bez jaj. No bo tam się zaczyna i jak po prostu zaczniesz strzelać, to po prostu tylko znika. Po prostu szybciej, żeby było szybciej, dobra. Aha, wysiadłem z tego konia. Dobra, to jakby co to idą. Takie pytanie, bo ty masz większe doświadczenie w Paladinsach, tak? No, to żeby nie było kłamstwa, weź trochę opowiedz mnie przede wszystkim o historii tej gry. No to historia gry to jest po prostu... Studio Hi-Rez stworzyło po prostu coś na polu gier Heroes Shooter, jak to pamiętam, to się tak nazywa, umie dodam jak to się dokładnie nazywa. Czyli po prostu shooterów FPS, którym wybiera się po prostu bohaterów, którzy mają tam przypisane do siebie zdolności. Tak samo jak na przykład Wolf miał Team Fortressa, tak samo jak Blizzard niedawno wypuścił Overwatcha. Więc no, bo mówiłeś mi przed nagraniem, że to jest połączenie, taki mix tego TF-a i Overwatcha, nie? Ale tak bardziej mi zajeżdża właśnie Team Fortressem. Przez tą grafikę. No w sumie grafika, wiesz, to jest... Powiem tak, ta ciekawostka to jest gra od twórców Smite'a, więc... No i... A mechanika tak dopasować do której gry? A no tak, bo co grafika to też i mechanika idzie za tym. Mechanika gry to bardziej dopasowała do Overwatcha, też, tak moim zdaniem. A tak poza tym... to myślisz, że ta seria dałaby się przyjąć, czy tak? Myślisz, powiem że... tak, gra jest dosyć popularna na Steamie i myślę, że będzie dosyć ciekawie ją nagrywać, tak samo można dosyć ciekawie komentować. Jeśli na pewno by było dużo, znaczy wiesz, każdy odcinek inną postacią, to też można było ciekawie zaciekawić. No wziąłem Sky, dlatego myślę, że jakbym miał następnym razem też nagrać, no to wybrałbym inną postać. No ciekawie było, ciekawie. Żeby przetestować jej w ogóle, ja muszę zacząć używać tej talie, bo kurde, tak trochę lipnie będę jak tylko strzelać z tej myszki. No, talie dużo robią. Tak samo... Dobra, fajnie. Jaka wpadka. Chwila. Sytuacja opanowana. A czemu? Bo mi mikro spadło, a potem sławki. Helpom? Jestem już? Dawaj. Nice. Widziałeś to zniszczenie? No zaraz zginął, zabijmy go. Chyba dostałeś się asystę. Ej, Skorpio za sobą, patrz jaki mam fajny ruszowy skin. Jesteś taki cały ruszowy. Ruszowy. A F się biegało. W krzakach też nie widać, jak pamiętam. O kurde, jaki odrzut. No bo on ma tego ulta, że po prostu on robi takie uper duper działo i po prostu napieprza normalnie jak gorzej niż ten, nie napieprza nigdzie. A właśnie, ty już zrobiłeś tą swoją ekipę do Warface'a? Wiesz co, do Warface'a bym miał dwie osoby jeszcze na linie. Wiesz? Jedna mówi, że nie ma problemu, a druga jeszcze mówi, że jak zainstaluje, no to nie. No to niech zainstaluje, kurde, na co czeka. Dobra. No tak poza tym... bo jeszcze rozmawialiśmy o Resident Evil 7 i mówiłeś, że to się nie opłaca tego w ogóle nagrywać. Zrobimy tak, bo słuchaj, niech ci nam w komentarzu napiszą, bo moim zdaniem po prostu od groma jest teraz z tego gameplayu. Szansa, że się to przebije do innej, do większej publiczności jest mała, tak samo większość osób i tak już to widziała, więc jak tam tutaj, tak? No tak, ale... No myślę, że można bardziej się wziąć za te gry free, bo tam mówiłeś Heroes and Generals, tutaj teraz no, właśnie ten wspomniany wiesz, Paladins. Bo gry free tutaj nie wiesz, że cieszą się dosyć dużą popularnością na niszach YouTube'a, to w sumie jeszcze może zawsze łatwo ekipę jakąś do tego tak, bo to tak? Nie problem w ogóle. Tak, bo to w ogóle każdy może sobie przetestować grę samemu i to jest właśnie najlepszy rodzaj rozgrywki, że można się trochę z widzami dogadać w takich momentach. Co się teraz stało? Nie dopchaliśmy punktu, oni obronili ten wagon.
Aha. I teraz jest 1-1, bo my jeden, bo przejęliśmy ten punkt przed nimi. Aha. Jeden oni mają punkt, bo obronili. A jakby co, jeśli będzie 3-3, to punkt zwycięski liczy się jedynie za dopchany wagon. Zapamiętać. Ja sobie zobaczę po prostu czas gry. Tak. Nie za bardzo. Powiem ci tak, 20 minut na pewno mecze około się trwają. No to... 5 minut toczy, to nie problem, najwyżej wytniesz nudniejsze momenty. No... Ale tu pewnie wielka gada. Nie, no dobra, możemy tak zrobić, bo potem wiesz, tak się będę bawił przy wycinaniu. Mhm. Tak. Ej, ale FPS-y mnie w tej grze miło zaskoczyły. 30 FPS-ów przy solidnym nagrywaniu? No, mnie zaskoczył fakt, że BF1 mi chodzi standardowo dobrze. Chociaż myślałem, że będzie gorzej. No ale nie mam na co narzekać generalnie. Ale dubla zrobiłem, ale dubla zrobiłem. To się nagrało. Ale jestem zdziwiony, że nikt nie pisze mi w komentarzach, kiedy następny odcinek z kampanii BF-a. Ja jestem zdziwiony, naprawdę. Bo wysłałem prolog, no i żeby się doczekać na komentarz typu następny odcinek wrzuć, no to... Tak na razie nijak, ale jak ktoś mi się upomni, to w końcu to wrzucę. Da się zlecieć spoza mapy? Wiesz co, zależy w niektórych mapach. Jeśli jest otwarta, to... Dobra, spadłem. No właśnie. Bo jest jeszcze taka mapa, pamiętam, której nie da się po prostu zlecieć. Nawet jakbyś po prostu próbował, jest niewidziana ściana. Tylko nie pamiętam, która to jest. Jak mi się będzie chciało, to dokleję taki ten... O, przyjęli. To my będziemy musieli tutaj teraz... Obrań, żeby oni dopchali tam do punktu, wiesz? No to dobra, no to jadymy tam. Jadę z konia, z Dzisława. No, koń Zdzisław. Mam odcinek na tytuł. Tak, mam odcinek na tytuł. Mam tytuł na odcinek. Koń Zdzisław. Tak. Oni to zaraz przyjdą, jak nie mam, nie? Zaczynam... Już przyszli, tak by the way. Okej, no to kurde, z Q. Ale ja nie zginęłam ani razu, to jest fajnie. Ale to ty się trzymasz naprawdę dobrze. Nie, naprawdę. Człowiek, o widzę dubla zrobiłeś, o nice. A to widziałem. Skorpio, nie szalej. Bo czemu? Bo jeszcze mi sławę zabierzesz. Idzie nam to dobrze, na razie. Fak, uciekać. Jeśli to obronimy, będzie 2-2 i naprawdę, jeśli, powiem tak, jeśli teraz nam się uda obronić, to no. Wystarczy, że przejmiemy i dopchamy punkt do celu i już wygrana mamy w kieszeni. Bo za samo za przejęcie się dostaje jeden punkt, za samo dotarcie do celu tym wagonem dostaje się jeden, tak? Mhm. Trzeba jakoś tego ostrego wyeliminować. Tego grubasa. No, takiego off-tanka. Aha, tak, to jest... Na język LoL'a to można tak przełożyć. Tak. Nawet tutaj się mówi, że to jest tak. Bo mogłem powiedzieć tak, że... Ale patrzcie, tak. Jaki już jest haratany. Jedzie, tak. Jechać go. No. Powiem tak, że... No. Powiem tak, że tak. Torvald to jest postać antytankowa. Bo jeśli masz tarczę, załóżmy na tanku... Jak to dopychać? Wiesz co, to nie znasz. My po prostu musimy przeczekać te 20 sekund, aż... po prostu, aż oni... Odejdą od tego i po prostu zakończy mecz, że nie udało im się... A no tak, bo przecież na dobrą sprawę to i tak już wszyscy wyeliminowani, my tylko mamy czekać. Znaczy, zaraz przyjdą, a dobra, już wrócili. Aha, to jednak wracają. Wracają żywy. Ale nie zdążą, 5. Nie, 5 sekund, nie uda im się. Nawet na dobrą. O, jeszcze seria szał zabijania. Na koniec. Nie no, bo powiem ci, Skorpio naprawdę wrócili. O, kolejny, 4 kille. W porównaniu do Paladinsów to ty robisz szał. W porównaniu do BF-a 1. Skorpio, powiem ci jedną rzecz. To mnie aż dziwi, mam serię 22 killi. Zobacz, seria 22. A widzę właśnie, seria 22. Tam masz pod tabem, taki czerwony pod tabem, to widzisz? Widzę. O Jezu, ej ty człowieku, ani razu nie zechlo. 22 eliminacji, 0 zgonów. A to widać właśnie, i odkąd grasz tych paladinsy? No trochę długo gram. Znaczy tą postać lubiłem, lubię i prawdopodobnie będę lubił. Właśnie widać tę ilość serii. Powiem tak, gram tą postacią kiedy... cały czas prawie kiedyś. O, ulta odpalił Dragos.
Dobra, biegnij na tego. Nie da się przejąć. Robię tak i ultuję. Kurde, teraz nic nie zabiłem. Zginąłem, zginąłem, no. Myślę, że... Pierwszy zet, panowie. Myślę, że teraz, wiesz co, uda nam się chyba to przejąć. Mamy apka, chyba. Naprawdę? Na ta MIV. Nic nie robi się. No to nie, trudno, no nie kawczy, dostanie pana najwyżej. No chyba. Robię dogrywkę. Zrób. Fuck, zginąłem. Bo dogrywka to jest tak, że jak po prostu ja się wpierdziłem tych na 99 sekund, wpierdziłem się tam do nich i próbowałem jakby się ogarnąć. Więc w ogóle mamy większą szansę na wygranie tego. Z powodu tego, że jak widzisz, my im w ogóle nawet nie dajemy przejechać dalej. Ale nie wiem co się, nie wiem jak teraz będzie, bo mamy awka jednego. No to trzeba i tak się starać, nawet jak od tego jednego mniej. Aha. Wiesz, teraz Dark gra na dwóch, zadaję za dwóch. Ale oni to dowożą, kurde. Jezu, oh fuck yourself. Fucking dobra, udało się. Dobra, dubla zrobiłem, fajnie. Dobra, stryk. Nieźle. Dobra, ja się tu taką kopułę zrobię. Dobra, jest. Ostatni. Nice. Teraz dopchnąć to z powrotem, kurde. Weź, teraz to dopchnąć, wiem. Bo weź tu zdąż! Znaczy, nie musisz zdążyć, bo i tak oni mogą dopchnąć do bazy, wiesz? Wiesz, to musi obok tego stać, a nie nacierać na to, ale dobra. A F nie działa na to. No, musi tu obok stać tego, a nie. Nie musi na to nacierać. Nie, aha, tylko stoję i tyle. To musi stać po prostu obok ładunku, jakieś 2 metry od niego. No, dobra, padłem. No... Nie ma szans w tym momencie. O, chyba. Co wiesz, tak mam takie małe przeczucie. Czym? Bardzo najlepsze zagranie meczu po prostu, czołówka, widzisz? No. A widzę! To jest moje najlepsze zagranie meczu. No to poka, oglądamy to. A to ty grałeś tą Eevee? Tak? No, czołówka, no, Eevee. A no to fajnie. Jak widać jest większy popyt na żeńskie wersje. Postaci. No to kto nas zadał najwięcej obrażeń na pastniku, niech, jak widzę. Tu wsparcie, no to... Ale Dumba. Ciebie tu nie ma, to aż smutno. No nie ma, trochę szkoda, ale fajnie było, dobra. No, to myślę, że nie ma co narzekać na tą grę, bo to jest tak jak powiedziałeś, mieszanka Team Fortress i Overwatcha, ale w to się lepiej gra, jest taka bardziej mainstreamowa niż Team Fortress. Z tego, co powiem ci tak, że jeśli ktoś lubił Team Fortressa i lubił Overwatcha, znajdzie dla siebie miejsce i tutaj, tak moim zdaniem. No. A więc dobra, to tak, to ja się serdecznie żegnam. Z tej strony był Dark Winter z kanału Warrior Winters. I jeszcze jedno pytanie, czy chcecie więcej Paladinsów, czy jak nie, no to dajcie też znać. Piszcie w komentarzach. No to na razie. Na razie, cześć, siema.